Witajcie na kanale Czytamy Razem Książki w kolejnej recenzji. Zapraszam Was do recenzji książki Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło? Dlaczego? Jeżeli jesteście ciekawi dlaczego i dlaczego właśnie tę książkę wybrałam do recenzji, serdecznie zapraszam do oglądania dalej. Książka Efekt Lucyfera została wydana przez wydawnictwo, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN. Autorem jest bardzo znany Filip Zimbardo, psycholog społeczny. O czym jest ta książka? To jest takie kompendium wiedzy dotyczącej psychologii zła. Może opowiem Wam troszeczkę o źródłach zainteresowań ludzi i badaczy psychologią zła. To się trochę zaczęło, znaczy w ogóle ludzi fascynowało zło od zarania dziejów i postrzeganie tego zła zmieniało się, to było takie magiczne. W każdym razie duże zainteresowanie było po czasie II wojny światowej, kiedy zbrodnie faszystowskie, nazistowskie wyszły na jaw, te całe obozy koncentracyjne, to zło, te trupy, te stosy trupów, taka niszczycielska filozofia i to, że tyle ludzi w tym brało udział i że w ogóle jak to było, tyle zbrodni. I ludzie się tym zaczęli naprawdę mocno interesować. Powstała nawet skala mierzenia skłonności faszystowskich. Duże było zainteresowanie tematem, bo ludzie nie mogli zrozumieć, że jak mogło do tego dojść, a skoro doszło, no to jak możemy co możemy zrobić, żeby temu zapobiec? A żeby zapobiec, no to musimy zrozumieć ten mechanizm. Kluczową postacią w zrozumieniu mechanizmu zła myślę, że może być Hannah Arendt. To była taka osoba z uniwersytetu, która obserwowała proces Eichmanna. Kobieta, jak to kobieta, teraz trochę jadę stereotypem, no ale powiedzmy stereotypowo, ale jednak kobiety są mądre. Ona stwierdziła, oczywiście po mojemu to upraszczając, że dlaczego takie zło. Oczywiście wszyscy, większość osób uważała, że no bestie, to tylko bestia może być zdolna do takich zbrodni, że demony ich opętały. No, wiecie, to musi być naprawdę, osoby, które się dopuszczają do strasznych zbrodni, muszą być na pewno straszne, zwyrodniałe i takie wyjątkowo złe i to musi być takie wyrafinowane zło. Że to chyba tak. A ona stwierdziła, że dlaczego jest to zło? Oczywiście po mojemu skracając, bo tak. Dlatego tak jak na przykład możecie się zastanawiać, dlaczego ja jestem dzisiaj tak ubrana i uczesana, to chciałam Wam celowo, to tak, żebyście zapamiętali również wizualnie, bo tak. Czasami może być coś, bo tak. Myślę, że kobiety mnie bardzo dobrze zrozumieją, że ja tak, bo tak, albo nie, bo nie. Więc Hannah Arendt obserwowała ten proces Eichmanna prowadziła określenie banalizacji zła. Że po prostu nie trzeba być jakimś super demonem, super zwyrodniacem, ale po prostu może być tak, bo tak. Czynić, bo czynić. Z głupoty, z bezmyślności, z różnych względów, ale tak, bo tak. Bez super głębokiego dna. Bez otoczki magicznej albo strasznej zwyrodniałości. Po prostu tak, bo tak. Banalnie tak po prostu. I dla przeciwwagi w tej książce Zimbardo formułuje taką tezę o banalności. Dobra. No tak, bo tak.
Można być dobrym, bo też nie trzeba mieć do tego jakiejś super, hiper aureoli, żeby cię zachować dobrze w danej sytuacji, kryzysowej bardzo, gdzie wszyscy inni będą jak jeden mąż zachowywać się w określony sposób zwyrodniałym. Mam tu na przykład na myśli te obozy koncentracyjne, kapo i tak dalej, strażników i jakichś tam innych SS-mańskich urzędników. Ale zdarzały się, wiemy o tym, że zdarzali się dobrzy Niemcy. I co nim kierowało? Czy jakaś w ogóle hiperaureola? Niekoniecznie. Czasami nawet zdarzali się tacy, którzy, czy takie osoby, które wcześniej przejawiały takie skłonności antysemickie, żeby tacy, takie nacjonalistyczne i tacy byli wyszydzający inne nacje, a w chwili kryzysowej ratowali tych Żydów, czy żydowskie dzieci, czy polskie, czy po prostu, bo tak. I ta książka to nie jest tylko, że no, bo tak, no bo pewnie nie zawierała aż tylu stron, ale on w 2000 tam chyba którymś tam roku, chyba no nieważne, 2000 którymś tam roku został powołany jako biegły obrony jednego z żołnierzy żandarmerii amerykańskiej, która dopuściła się tortur i zbrodni na więźniach, którzy byli domniemanymi terrorystami. Oni nawet nie byli terrorystami, to byli po prostu, były nawet rodziny, były po prostu zwykłe osoby, ale one były takie domniemane oskarżenie o terroryzm i na nie stosowano tortury. Tortury są zakazane, ale co to było za tortury, bo to jeszcze nic... tortury to jeszcze nam nic nie mówi. Chodzi o zwyrodniałe traktowanie, na przykład tworzenie, nakazywanie się tym więźniom rozbierać, tworzenie z nich piramid, robienie sobie uśmiechniętych zdjęć, takie zdjęcia trofea, nakazywanie im różnych upokarzających czynności seksualnych dokonywać albo udawać, że dokonują, po prostu odzieranie ich z godności, nakładanie na nich worków na ich głowę, albo tworzenie tak zwanego pająka, czyli wiązanie sznurem, powiązywanie kilku więźniów za genitalia sznurem i popychanie jednego, no to już są naprawdę skrajne, ale to wszystko było też fotografowane. Pamiętajmy o tym, że za czasów II wojny światowej ci oprawcy również fotografowali się ze zwłokami czy ze zmaltretowanymi więźniami. Oni, czy przy aktach tortur, oni mieli takie właśnie uśmiechnięte zdjęcia. To były takie zdjęcia trofea. No i Zimbardo się nad tym zaczął głęboko zastanawiać i się okazało, że kurczę, to jest praktycznie bardzo podobnie, jak przeprowadzałem eksperyment w 1971 roku. On był takim, jakby to powiedzieć, no, autorem tego eksperymentu i taką osobą zawiadującą i zaopiekującą się przeprowadzaniem eksperymentu, do którego przeprowadzania impulsem był projekt realizowany w ramach studiów licencjackich. Kogoś tam, nie jego, nie? On już był profesorem akademickim czy kimś tam. I ten eksperyment dotyczył psychologii uwięzienia. Ten eksperyment jest strasznie znany, bardzo, bardzo znany, ponieważ w ogóle był zaplanowany na 2 tygodnie. Trzeba było go zakończyć po 6 dniach, ponieważ dochodziło do takich zwyrodniałości, że po prostu trzeba było to zatrzymać, że to już po prostu przekraczało granice wszelkie. I okazało się, że zwyrodniałości, które
były dokonywane podczas tego eksperymentu są bliźniaczo podobne do zwyrodniałości, które były dokonywane w tym więzieniu w Iraku. Na czym polegał ten eksperyment? Eksperyment polegał na tym, że wytypowano losową grupę osób, mężczyzn, studentów, którzy byli maksymalnie podobni pod wieloma względami, że nie wyróżniali się ani statusem materialnym, ani jakimś tam, no po prostu nie wyróżniający się. Wszyscy byli bardzo podobni i zostali też przebadani pod względem skłonności jakichś takich sadystycznych, czy jakichś takich procesów chorobowych, psychicznych, które mogłyby im doskwierać. Po prostu wszyscy byli podobni, wszyscy byli na pewno zdrowi i wszyscy deklarowali się tak bardzo pokojowo, tak, no, normalne osoby, takie i zupełnie losowo, to chyba rzut monetą o tym decydował, podzielono ich na więźniów i strażników. Bardzo dużo dołożono starań, aby sytuacja tego eksperymentu była maksymalnie realistyczna. Czyli przerobiono tam jakieś piwnice uniwersyteckie na więzienie. Akt aresztowania był dokonany z zaskoczenia i przez realnych policjantów. I na prawdziwym komisariacie byli tam mieli ściągane odciski palców, wszystko było realistycznie. Oczywiście wszyscy wiedzieli, że biorą udział w eksperymencie, wszyscy to podpisali zgodę, wszyscy wiedzieli, że mogą się zawsze wycofać i wszyscy dostawali pieniądze za udział w eksperymencie za każdy dzień. Natomiast jeżeli chodzi o strażników, to byli zaopatrzeni w określone ubranie, które dodawało im autorytetu oraz dystansu, mieli na przykład okulary lusterkowe, żeby właśnie ten dystans wywoływać i właśnie i taką no tak, żeby się czuli bardziej tak tym strażniczo, że tak powiem, żeby nie było, żeby oddzielić ich. Mieli również uniformy, a tamci z kolei więźniowie mieli takie też specjalne ubrania, nie golili im głów, ale mieli za to taką jakąś ponczochę na głowie i mieli ubrania jakieś tam, powiedzmy, jutowe worki, tylko że to były takie jakieś koszuliny. Czyli już samo ubranie było upokarzające, no i też takie inne. Strażnicy byli bardziej tak ubrani w sposób podkreślający ich rangę, a natomiast więźniowie również byli w sposób podkreślający tylko ich niską rangę, brak rangi. W każdym razie nie będę wam do końca opowiadać, dlatego jeżeli macie ochotę, bo to jest tylko recenzja. Ja do tej książki wracam bardzo często i bardzo wam polecam kupić ją, mieć ją sobie na półeczce i wracać do niej, gdyż, tak jak wam wspomniałam, to była grupa bardzo podobna osób i tylko rzut monetą zadecydował, czy byli, ktoś był w roli strażnika, ktoś był w roli więźnia. Tutaj mi trochę słońce. Dobra, musimy przerwać, muszę zmienić światło. Chodzi o to, że zło jest w każdym z nas, taki impuls. Ale czy to jest impuls do zła, czy do określonych zachowań w danej sytuacji? Tak jak wam często powtarzam, my jesteśmy społeczni i musimy ze sobą kooperować. No i tak jesteśmy do tego w naturalny sposób przystosowani. Jednakże nie zawsze musimy iść z nurtem. Pojawiają się osoby, które w takich trudnych sytuacjach, kiedy jest przymus czynienia zła, taki jakby odgórny, mogą temu się przeciwstawić, mogą mimo wszystko czynić
Dobrze. Jest też tak, że ofiary dosyć szybko są w stanie wejść w rolę ofiary. I ten eksperyment to pokazał, co ma przełożenie na wiedzę o tym, jak łamać więźniów, jak łamać innych ludzi, jak nimi manipulować, ale wprost no, łamiąc ich charakter, odzierając ich zgodności i jak to zrobić. W ostatnich rozdziałach książki Zimbardo radzi, jak się w tych sytuacjach zachować. Więc ja uważam, że ta książka powinna być absolutnie w każdym domu, bo o ile na końcu jest taka nota, że książka jest, wydaje się być lekturą konieczną dla prawników, pedagogów, socjologów, politologów, adeptów tych nauk, moim zdaniem nie, ponieważ ja uważam, że mamy dużo sytuacji, w których istnieje wymuszenie określonych zachowań, to mogą być złe zachowania. Na przykład, jeżeli wszyscy o czymś wiedzą w zakładzie pracy, że się dzieje źle, że jakaś osoba jest poddawana czy mobbingowi, czy jakimś tam innym sytuacjom nieodpowiedni, wszyscy o tym wiedzą i wszyscy milczą, a milczenie też jest formą wspierania zła. Albo na przykład istnieją różne formy zakładów zamkniętych. To wcale nie musi być więzienie, to może być szpital czy ośrodek dla jakiegoś tam nie dziennego, tylko ośrodek takiego pobytu dla starszych osób. Także Zimbardo zwraca uwagę na wiele, wiele aspektów, ale wyłania trzy przyczyny, bo on, tak jak Wam wspominałam, był powołany jako biegły świadek obrony. I on wyłonił właśnie trzy główne, takie najbardziej ogólne przyczyny, dla których dochodzi do zwyrodniałości. I zaczynając jakby od dołu, to są dyspozycje osobiste. Tu właśnie można powiedzieć o tej banalności dobra i banalności zła, że pomimo wszystko ktoś i tak może się zachować bardziej albo wcale źle, albo wręcz dobrze. Pomimo wszystko, że istnieją jeszcze dwa czynniki, czyli sytuacja, ten napór sytuacji, tak jak Wam powiedziałam, jesteśmy społeczni i żyjemy w tej synergii. No i system, bo nie ma tak, że nie ma tak, że coś się dzieje bez przyzwolenia systemu. No niestety tak jest, że system stwarza określone okoliczności, że powstaje taka, a nie inna sytuacja, a w tym wszystkim są ludzie, którzy mają określone dyspozycje osobiste i postąpią tak bądź inaczej, a w większości postępują tak jak inni. Więc wiedza o psychologii zła jest dość i dobra, mocno badana, ale też bardzo ciekawa. I to jest tylko to, co ten dzisiejszy film, to jest tylko recenzja. I ja z pewnością jeszcze do zasobów, do treści tych książek myślę, że niejednokrotnie powrócę, bo powinniśmy w mojej ocenie wiedzieć dużo na ten temat, ponieważ my się w różnych sytuacjach życiowych możemy spotkać z tymi mechanizmami. Ja się na przykład spotkałam. Możesz być albo oprawcą, albo ofiarą. Jeżeli jesteś po tej stronie ofiary, no to jak się możesz bronić? Albo żeby bo pewne napięcie, które się wytwarza, jest czasami zbyt wysokie dla nas, dla naszego układu nerwowego, to jest właśnie to, co ten eksperyment wykazał, że my możemy sobie być
silni w normalnych okolicznościach, w normalnych warunkach, do których jesteśmy przyzwyczajeni, ale w tych nienormalnych nie zachowamy się normalnie. No nie. I mając takie oręże w postaci wiedzy o tych mechanizmach, damy sobie trochę więcej poczucia bezpieczeństwa. Będziemy wiedzieć, co się dzieje i dlaczego tak się dzieje. Może nam to pomóc po prostu. I pomóc nam się odpowiednio zachować. Na przykład nie brnąc w rolę oprawcy, albo też nie brnąc w rolę ofiary, bądź jeżeli ofiar jest więcej, to pamiętajcie, zawsze solidarność jest kluczem do wyzwolenia. Brzmi jak hasło polityczne, ale tak jest. Niestety, nie zawsze ta solidarność jest możliwa, a intencją oprawcy jest zawsze, żeby rozbić solidarność, żeby nie dopuścić. Więc to musicie o tym wiedzieć. Także książkę się czyta z wielką przyjemnością. Zimbardo tam nas tak prowadzi, tak delikatnie, za rękę. Ja mam tutaj tak, wiecie, mocno dosyć powiedziałam, co tam w tej książce jest, ale albo po prostu chciałam wam powiedzieć. Natomiast tutaj Zimbardo tak za rączkę prowadzi, tak mówi, co się będzie działo w kolejnych rozdziałach, o czym napisze. Najpierw wchodzi w taką rolę takiego opowiadacza, terapeuty, przygotowuje czytelnika na mocniejsze sceny, o których będzie opisywał. Porusza też zbrodnie w Rwandzie. No, dużo tego jest, ale to jest wszystko takie z dużą troską o czytelnika, żeby nie wzbudzać niepotrzebnej traumy, tylko pokazać, że te rzeczy się dzieją, jak i że dzięki tej książce zrozumiesz mechanizmy i że to nie jest wcale takie wyjątkowe i takie dotyczące innych, ale dotyczy nas. I on w którymś momencie właśnie tam się przeradza na takiego detektywa, obrońcę, oskarżyciela, to wszystko tak tłumaczy, a teraz wejdę w rolę taką, a teraz taką i zobacz. Także ta książka jest tak przyjazna czytelnikowi. On też opowiada o swojej młodości, bo on jest tam z pochodzenia Włochem, ale też nie był takim Włochem, mam nadzieję, że dobrze to pamiętam, ale takim był apaszem, że tak powiem. Takim, musiał na takich ulicach z gangami się odnajdywać i on to wszystko jakby przywołuje, całe jakby spektrum swoich doświadczeń. I dzięki temu widzimy, że to jest osoba taka życiowa, ludzka, która się też nie wybiela, bo on tam przeprasza, jako on był w roli w tym eksperymencie więziennym, to on był w roli nadzorcy, także on też wielokrotnie przeprasza tych uczestników, że musieli przejść przez coś takiego i on też analizuje swoją postawę, że wcale nie od razu się opamiętał, że to brnie za daleko, to po prostu inne osoby musiały go pyknąć, ej, kończ to już, no nie przesadzaj. Także to bardzo szczera analiza, ale też bardzo fajnie się czyta, naprawdę super, super. Bardzo, bardzo wam polecam tę książkę. Także na temat efektu Lucyfera, dlaczego ludzie czynią zło, to myślę, że to wszystko. Jeżeli wam się recenzja podobała, to proszę zostawcie mi kciuk w górze, zasubskrybujcie ten kanał i pamiętajcie, że mam jeszcze jeden, który się nazywa Real Princess. Obserwujcie mnie na Instagramie, tam jestem częściej. A wszystkie opisy i potrzebne linki macie na dole. Także trzymajcie się zdrowo i serdecznie was pozdrawiam. Pa, pa!